Także więc tyle. Koń jest. Kogut jest. Siemanko. Dzisiaj będziemy wstawiać jeszcze jedną część komina. Ostatnią. O, tu mamy ostatnią keramzytową i rureczkę. I będziemy montować strażaka. O właśnie. Tego diabła. Jeszcze koń jest w bagażniku. Nie wrzucałem jeszcze nic od jakiegoś czasu. I tak jakoś wyszło. O, oto nasz konik. Będzie na tym. Jak skończę, powiem tutaj trochę. Mam już wstawione okna. Bramę garażową. Nawet auto schowałem do garażu. Już jeszcze ścianek nie mam postawionych, ale już zacząłem coś robić. Ale najpierw zrobimy tą ostatnią. Nie wrzucałem nic z komina. Komin wygląda w ten sposób. O. Oto on. Nie wiem tylko czy z tym i z tym skraplaczem tutaj nie zrobiłem źle. Czy nie powinienem go dać tu od tej strony. No ale trudno. Teraz już tego nie zmienię. Także tutaj dylatację komina, która jest. Opiankowałem. Także dobra. Prąd już mamy. Sobie działa. Także dobra. Zaczynamy. Będę tutaj pokazywał, jak ja to sobie sam robiłem. A co niektóre rzeczy też się podejrzało. A co niektóre sobie sam tak wymyśliłem, żeby ułatwić sobie całą tą sprawę. Dobra, a więc za chwilę wracamy.
finał. Ja sobie frezuję tutaj te krawędzie po to, żeby mi się łatwiej wciskało wełnę. No i te tutaj chrupki takie, które są niepotrzebne. Tu mam BHP. Okularów zapomniałem zabrać. Ale dobra. A więc teraz zaczynamy dalsze prace. Dobra. Jeszcze musimy rozrobić sobie. Co by zrobić? Zaprawę. Zaprawę? Do ceramiki. Do ceramiki? Co to jest? To jest takie coś z takim czymś. O. A to będzie też się mieszało? Tutaj nie za dużo wody. I co z tego wyjdzie? Taki klej specjalny do tych rurek kolorowych. Dziwny to jest taki ten klej. Ale ten ma inny kolor, ten klej. No strasznie się robi rzadki. Musi trochę być go więcej. Aha. Ale wieje. No wieje wiatr dzisiaj. Ale za to jest ciepło. To ile tego musisz zrobić? Dużo? Już reszta. Teraz wydaje się taki gęstawy, a za chwilę i tak wytrąci z siebie wodę. Dobra. Teraz tak. Ubieramy rękawiczki. A nie te pomarańczowe? Bierzemy młotek, poziomicę. Weź ten. Beton? I bierzemy beton i wchodzimy do góry. Trochę z dźwiękiem pewnie będzie nie tak, ale nic nie poradzę przez pogodę. Jakoś muszę się dostać. O, już to przynieś mi jeszcze kelnię. Tak. Kładziemy sobie poziomicę. Michał teraz jest potrzebny mi. Także o. Dostajemy się tu. Dobra, możesz wywieźć to jedno. Ja tu sobie teraz wejdę. To weź na dół. I tak, przyniesiesz jeszcze mi rurkę, wełnę. Tego tak nie zostawiaj, to pilnuj, bo to spadnie zaraz. I na razie mi to jest niepotrzebne tutaj. Weź to na tu niżej. Tak. Ty nie schodź na dół. Bierzemy teraz tego wariata.
musimy go tutaj sobie włożyć. O, trzyma się. Na razie się trzyma. Teraz po listwach trzeba wejść do góry. Nie zrobiłem tego od razu, bo pogoda była niedobra, a trzeba było skończyć dach. Wariat, chodź tu, chłopuj się. O, teraz już jest nasz. Teraz go położę tu, skubańca. Oprzemy go tak. Bierzemy to. Także najpierw wkładałem sobie wełnę, a na wełnę nakładałem pustaka, ale teraz, że jest już ostatni, to tak robił nie będę. Dobra. To zaczynamy. Nigdzie nie przecieka. Ale za to jak dostała wody, to się strasznie pofałdowała od deszczu. Ale jak to jakość ceny, to tu jakości chyba raczej nie ma. Ale na pierwszy rzut może być. Że do środka woda nie leci. Wariata tutaj włożyć, jakoś sobie z nim poradzić.
Z tym skłońcem. Z tym wariatem trzeba sobie jakoś poradzić teraz. Ciężkie. Dobrze, że suche. Musiał go jeszcze raz zdejmować, że jakoś to się było. Jest w oczku? Jest w oczku. Bardzo chodzić. Sprawdźmy jeszcze teraz. Tak. Będzie malina. Teraz musimy tu to wszystko ze środka ładnie wybrać. Żeby nam tutaj, a najważniejsze jest tu, gdzie jest wentylacja. Żeby nie było wyciśniętej zaprawy, bo nam nie będzie dobrze ciągnęło. Ale skoro wszędzie naokoło zaprawa wyszła, to chyba znaczy, że może się ładnie wycisnęło. Drugi kanał wentylacyjny. O. Teraz jeszcze jest pytanie. Jaką wysokość wziąć ostatnią rurkę od kanału dymnego? Tu.
tutaj sobie włożyć. I tu mamy jeszcze jeden kawałek. Zobaczymy to teraz, czy będzie pasowało. Wkleimy rurkę. Przenieś tą resztę proszku. Jak wspominałem, to jest już rzadziuchne jak cholera. Trzeba oczyścić. Daj to wiadro. Bombkę wrzuć. Postawimy sobie wiadereczko. Zwilżymy tutaj rancik. O.
teraz musimy tutaj na tego łobuza to nałożyć, bo tam nie damy rady. Tylko żeby mi teraz nie spadł skubaniec. Jest to tutaj wszystko żywe. O. Ten oto sposób nakładam tutaj sobie tego szpecyfika. Teraz będę musiał troszkę tu zebrać na zmiar. O. I spróbować go jakoś tam teraz wcisnąć. O. Pełna jest dosyć wysoko. Nie będzie to zbytnio za wygodne. Ale jakoś trzeba spróbować. Skoczył. Tylko czy dobrze wskoczył? Przekręcić go nie przekręcę, bo nie mam jak. To już jest zaciśnięte. No amen. Przynieś klocka. Albo... Czekaj. Aha, wychodzi za prawa, to znaczy, że jest dobrze. Ale tu się chyba też oparła. Będzie dobrze. Będzie dobrze. Teraz go wytrzeć to. Ten nadmiar zaprawy, który wyciekł. Thank you.
czapkę. Musimy przymierzyć czapkę. A więc tak, teraz będziemy zakładać czapeczkę. Położyłem sobie pustaka. Wyśrodkowałem go, żeby się nie bawić z nim na górze. Bo to będzie zbyt nieprzyjemne. Zdejmiemy sobie go. Zdejmij. I mamy tutaj o. Odrysowane. O tak. To jest nowy ołówek? To jest nowy? No. Wszędzie takie krzyże? No. Duży to? O. I tak to teraz wygląda. I wciągamy to do góry. No więc zaczynamy dalej. Ustawmy to w oczku. Teoretycznie by było. I zróbmy pomiar. Jak to teraz pomierzyć? 7, 8, 8. Tak, 7, 9, a tu jest 7,5. Jeszcze raz, tu jest 8, tu jest 7,9. Tu jest, o, tu jeszcze nie zobaczysz. Trzeba zaprawę zabrać. Teraz będziemy fugować tu, już na dobre. Tu jest 8. Tak teoretycznie by mogło być. Zostaje. Jeszcze nie wiem czemu. Tu jest ten. 7, 8. A tu 8. Mamy metr. Nie tylko tego. Obsługuję to. Wariata. Dobra. Dobra, ja sobie wyznaczyłem. Tu mamy poziomiczkę. Wytyczyłem sobie na kominie
ile muszę tego diabła uciąć. Tu sobie zrobiłem linijkę. I tak go tutaj sobie utknę. Zaraz założymy tarczkę. Kontrolnie spadamy, czy poziomica nie oszukała. Mamy 14,6. 14,6. 14,6. Dobra. A więc utnę i wracam. A więc tak. Mamy tu przygotowane. To mamy zrobione. Tego łobuza mamy uciętego. Wciskamy ostatniego dziada. Tak. Ciach. Teraz. Tak. Teraz troszkę rozegniemy blaszkę. Lepiej się trzyma łobuz. A. Chyba tęcza będzie się wspomóc. A. Ciach. Zakładamy strażaka. A strażaka to za chwilę. Jeszcze trzeba tutaj troszkę uzupełnić. O kurde, zabrała się. Wiąże jak wściekła. Także tu trzeba jeszcze zakleić. Nie wiem, czy tak się powinno robić. Sami mi ocenicie to, jak będziecie się chcieli. Ja na razie trochę to rozrzadzę. Już ładnie związała. Tak. Żeby była rzadsza. O. No, chyba jeszcze za gęsta. Dużo cementu albo wapna klei się jak cholera. O. Tu trochę uszczelnię to, żeby tu się woda nie lała na tą wełnę. Po co ma się lać? Nie wiem, czy to tak powinno się robić, czy nie. Ale może będzie lepiej, jak tak będzie. O. To szkoda, już nikt nie będzie rozbierał. O. Uszczelnimy to trochę. No tak będzie na to wełnę leciało. Tu nie ma żadnego uszczelnienia. Będzie coś ściekało.
niech zawsze coś tam ścieknie. O, tu. Tak. Kluczyk jeszcze tam leżał. Teraz jeszcze konia. Trzeba przykręcić. Także więc tyle. Koń jest, kogut jest, deski zabieram, robię tu porządek. Tamtego komina jeszcze trzeba jedną
też wkleić, przedłużyć i zrobić czapkę. Ten już jest na górze. Nie do końca jeszcze. Trzeba będzie tu wyciąć otwór i zrobić kratki wentylacyjne. Dobra. Do następnego. Hej.